Witam Was serdecznie w przepisie na troszeczkę tajską, potrawkę z jaśminowego ryżu z domowym mlekiem kokosowym, krewetkami i różnymi warzywami. Zapraszam Was na przepis. Zaczynamy od ugotowania ryżu i wykorzystamy do tego całą porcję naszego mleka kokosowego domowego. Przepis będziecie mieli w linku poniżej. Na razie użyjemy tego płynu tu z dołu. Jak widzicie frakcje, nie wiem czy widzicie, ale rozdzieliły nam się frakcje. Tutaj mamy zebrany ten taki tłuszczyk, a tu mamy taką wodnistą część. Więc użyjemy tej wodnistej części do ugotowania ryżu, a tamtej kremowej do takiego wykończenia, tak jak używa się w kuchni polskiej śmietanki. Ja mam tutaj ryż jaśminowy, śmietankę, wsypuję ją do garnka i dodam teraz dwa razy tyle płynu. Jeżeli nie będziecie mieli aż tyle tej frakcji płynnej, to po prostu uzupełnijcie wodą, ale płynu musi być dwa razy tyle, co ryżu. Dodajemy też łyżeczkę soli, ja mam tutaj himalajską. Mieszamy. I to będzie początek i koniec naszego mieszania. Teraz garnek przykrywamy, odstawiamy do gotowania, aż płyn się prawie wchłonie. Później wyłączymy gaz pod garnkiem i zostawimy to jeszcze na jakieś 15 minut, żeby to wszystko tak doszło pod przykryciem. I w międzyczasie zajmujemy się warzywami. Ja do gotowania dodam jeszcze listek limonki kafir, bo bardzo ją lubię. Jeżeli jej nie macie, możecie po prostu cieniutko obrać taką jedną, po prostu jedną pasemko skórki od cytryny bądź limonki. Ryż się nam gotuje, zajmiemy się teraz warzywami. Ja tutaj mam jedną małą cukinię, jedną całą paprykę. Dodam dwa ząbki czosnku, gdzieś taki kawałek imbiru i sok z całej limonki. I mam jeszcze pudełeczko 250 g pomidorków koktajlowych, ale je będę dodawała na końcu. I jeszcze tutaj dojdą krewetki, ale najpierw musimy spowodować, żeby cukinia i papryka nam trochę zmiękły, więc zajmujemy się nimi na samym początku. Warzywa możecie podmienić według swoich upodobań. Może to być nawet kalafior, może być naprawdę wszystko, co chcecie, czy kawałki marchewki. Ja mam akurat takie warzywa i takie mi tu pasują, więc z takimi się zajmę. Kroję je teraz w drobną kostkę i będę zaraz je dusiła na patelni. Ja na patelni rozgrzałam łyżkę oleju kokosowego, to jest opcjonalne, możecie zrobić tak jak ja zawsze Wam pokazuję, czyli na suchą patelnię wrzucić warzywa i dość szybko je posolić, żeby puściły wodę i zaczęły się dusić. Ja chciałam je po prostu przesmażyć, więc mam tutaj łyżkę oleju i wrzucam cukinię i paprykę pokrojone w małą kostkę. Po około 5 minutach dodaję tutaj pół łyżeczki soli. Ile kto lubi, jeżeli nie lubicie, to wcale płatki chili, ale jeśli lubicie, jest to czas, żeby je dodać, bo one muszą trochę zmięknąć i puścić smak. I dodaję też około łyżeczki curry. Teraz warzywa jeszcze chwilkę podduszę do miękkości, one puszczą trochę wody, przez to, że je posoliliśmy. W międzyczasie przygotowuję sobie imbir, czyli te 3 cm ścieram na tarce, 2 ząbki czosnku ścieram na tarce i będę sikała jeszcze pietruszkę. Mamy trochę hałasu, bo wszystko się tam z tyłu gotuje i dusi. Chciałam Wam tylko pokazać, że tutaj mam właśnie imbir i czosnek przygotowany już do dodawania. Chciałam Wam jeszcze dać małą radę, co zrobić. Jak zetrzemy imbir, zostaje nam taki włóknisty kawałek pniaka. I ja po prostu odkrawam go, dodaję do wody. Mam bardzo dobry napój, bardzo lubię taką wodę z imbirem. Teraz posiekam sobie jeszcze pietruszkę. Widzicie, ja tu mam taki mały pęczek. I posiekam całość, całą tę część liściastą. To jak zwykle zostawiamy do zamrażalnika, do zup na przyszłość. To chcemy już posiekać i mieć w zanadrzu, bo potem akcja będzie dosyć szybko się działa, więc trzeba odpowiednio wcześniej przygotowywać składniki. A do warzyw, które się tam duszą, jak odpowiednio zmiękną, czyli jeszcze z 3 minuty, dodamy pół kilo krewetek. Ja tu mam mrożone krewetki, takie malutkie. Przenosimy się na chwilę nad patelnię. Ja dodałam tutaj pół kilo krewetek. Jak widzicie, one są jeszcze zamrożone, więc one potrzebują tak z 5 minut tutaj pobyć, zanim dodamy kolejne składniki. Tu jest nasz ryż. Płyn wchłonięty, więc ja ryż wyłączam. I on musi dojść sobie po prostu sam. I spokojnie dojdzie akurat wtedy, kiedy wyrobimy się z tymi wszystkimi rzeczami, więc robimy cały obiad w czasie gotowania i dochodzenia ryżu. Kiedy nasze krewety są już
dodane do warzyw. Mamy posiekaną pietruszkę, ją na razie tutaj odstawiamy na bok. I tu sobie przekroimy szybciutko pomidorki koktajlowe na pół i pomidorki, imbir i czosnek dodamy na raz, jak krewetki już dojdą. Także po prostu kroimy je na pół i to już będzie prawie koniec przygotowań. Jest tu trochę zamieszania i latania z kadrem i po prostu pokazywania Wam różnych etapów, ale tak naprawdę cały proces trwa tyle, co gotowanie ryżu. W momencie, gdy krewetki nie są już surowe, już się pięknie rozbryliły, one puściły dosyć dużo wody i warzywa też, bo je posoliliśmy, ale to tutaj absolutnie nie przeszkadza. Ryż jest dosyć taki suchy w konsystencji, jak to ryż oczywiście, więc bardzo dobrze nawet się składa, że mamy trochę płynu. Możemy dodawać następne składniki, czyli czosnek, imbir i nasze pomidorki. I to wszystko tutaj mieszamy. Teraz do tego wyciśniemy sok z całej limonki. Dodamy jeszcze około łyżki sosu sojowego. Pietruszkę, którą wcześniej posiekaliśmy, dlatego mówię, że trzeba tu sobie wszystko przygotować zawczasu, potem tylko wrzucamy jedno do drugiego i mamy gotowe całe danie. I ostatni element układanki, czyli ryż. Wrzucamy tutaj ryż i mieszamy. Jak widzicie, po dodaniu ryżu wszystkie te nadmiary płynu zniknęły, także bardzo dobrze, że ten płyn tutaj był i dbajcie o to, żeby on naprawdę był. Najwyżej dolejcie wody, bo inaczej robi się taka ryżowa kluska. I na koniec, na dokończenie, dodajemy naszą tłustą frakcję oleju kokosowego. Ja jej nie mam tak dużo, ponieważ przyznaję się bez bicia, nie miałam całej 200-gramowej paczki biurków kokosowych, gdy robiłam te porcje mleka. Miałam tak 2/3, więc mam trochę mniej tej tłuszczowej frakcji, ale jeżeli zrobicie z całej porcji, będzie jej więcej i spokojnie ją tutaj dodajcie. Ona pięknie zaokrągli smak. I danie mamy już gotowe. Także jeżeli przepis Wam się podobał, jeżeli lubicie takie trochę tajskie klimaty, zachęcam Was serdecznie do wypróbowania, do kciukowania i do oglądania innych filmików. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!